Jeśli dziś nie pójdzie, pół godziny na świętowej porządze. Na naszych magnetach poniesiemy szczęście i znowu ludzkość w pełnym mózgu. Na szczęście się do końca sprawę wyzwolenia na obotnicze pomocy w Polsce. I za to czerwony sztandar rewolucji na najbliższy rok twierdzą imperializm i hierarchia. Dyrektorzy sowieckie z tamtego okresu mówiły, żeby mniej więcej za bardzo nie obrażać Polaków, prawda? Tak, żeby nie stracić oni za mało wyzwolenia. Brać, dlatego że jest daleko od Mińska, Moskwy, od swoich miejsc, gdzie ma dużo chleba i kaszy i dlatego musi brać tutaj na miejscu, dlatego że wyzwala tę ziemię i zapłacie za to, oczekuje, iż żołnierz bolszewicki dostanie jedzenie, dostanie od Polaków to wszystko, co będzie mu potrzebne, czyli i jedzenie, i konie, i jak również majątek, który żołnierz bolszewicki uznał, że będzie mu potrzebny i będzie zapłacony za jego pracę. Co ciekawe, czerwona kawaleria, czerwona konnica składająca się z kozaków miała ogromne doświadczenie bojowe, bo praktycznie od końca XIX wieku to właśnie kozacy stanowili elitę armii Imperium Rosyjskiego. Nie posiadały zbyt dużej ilości taborów, ponieważ tak naprawdę... Pod sztandarami wolności, dobrobytu i powszechnej szczęśliwości nadciągała na polskie wsie bolszewicka pożoga. Mimo obietnic i zapewnień, że Armia Czerwona walczy tylko z polskimi panami, a gościanie to bracia, bo to czochowskiami, wiadomo że było, że tutejsi nie będą widać na jeźdźców chlebem i solą, a żołnierze poczynali sobie jak na ziemiach pod kimi. Zaczęły się te rzeczy, które zazwyczaj przynosi wojna, rabunki i zabójstwa. I mam. To jest prawie kino rewolucyjne władze. Rozkaz tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski przewodniczący swoje właściciele majątku, którzy dotychczas uczyli się śpiono upada do pracującego z niedopłaconej kwoty ludowej, tworzyli powiększali swoje majątki, nie powinni pozostawać w tych siedzibach. Pozostawienie tych pasożytów na miejscu może mieć nieobliczalne skutki dla mas ludowych, wyzwalane przez kajdany ucisku i wyzysku kapitalistycznego. Wobec tego tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski postanawia. Wszyscy właściciele porwanych winni być natychmiast aresztowani i bez uczynienia jakiejkolwiek czynności. Życzymy szczęście i pokój pracującemu w społeczeństwie. Na zamian! Do decydujących bitwy! Do góry zwycięstwa! Wybiła godzina natarcia! Ku zwycięstwu światowej rewolucji! Ja! Bolszewicy po wkroczeniu natychmiast aresztowali właścicieli ziemskich i księży. Organizowano też wiece propagandowe, ale często okazywało się, że przybyli komisarze przemawiali tylko po rosyjsku, a agitatorzy mówili nigdy po polsku. Na budynkach pojawiały się antypolskie plakaty propagandowe. Oczywiście tworzono komitety rewolucyjne, tak zwane refkomy, w których wchodzili komisarze bolszewiccy i miejscowi kolaboranci. Mieszkańcom z okazji ustanowienia nowej władzy ludowej nakazywano wywieszanie czerwonych plag. Na straży nowego porządku stawała czerwona milicja. Thank you.
nauczyć się. Thank you.
ciemną armią, armią dziką, jest zupełnie nieprawdziwą. Trzeba przyznać, że siłami Frontu Zachodniego dowodził wybitny dowódca, energiczny, 27-latek, Mikhail Mikołajewicz. Wywodzący się z ziemiaństwa Rosjanin ukończył, został oficerem elitarnego pułku Sasowej Gwardii. Co ciekawe, w czasie pierwszej wojny światowej walczył już na terenie Północnego Mazowsza, między innymi pod Łążą. Pirotechnicy w naszym głowie.
będzie wszystko wyliczyć. Proszę jeden zapasek. Razem nie ma co mieć.